Hej, hej, dzień dobry kochani, dzień dobry YouTubie, jak się masz, jak się dzisiaj macie? Jest piątek, piąteczek, piątunio, więc tak, kto ma weekend, ten się cieszy. I słuchajcie, a więc ja. Słuchajcie, co miałam wam powiedzieć. Właśnie nagrałam wam przed chwilą zawartość pudełka marki I Love Box i bardzo się cieszę. Ogólnie jestem mega, mega podekscytowana, mówiłam to i tutaj, i na Instagramie. Bardzo się cieszę i bardzo doceniam to, że mogę sobie przetestować takie pudełko, mogę wam też pokazać. To jest, wiecie, nowość i dla mnie, i też dla was. Coś innego pojawi się wśród tych kosmetyków, które ja testuję na co dzień. Więc ogromnie, ogromnie się cieszę i też bardzo dziękuję marce I Love Box za tego boksa. I też chcę jeszcze raz podkreślić i pochwalić tą markę, dlatego że jest to marka, która współpracuje z małymi kanałami. To się bardzo, ale to bardzo rzadko zdarza, więc ogromne, ogromne brawa, ukłony w stronę tej marki za zaufanie do dziewczyn, nie patrzenie na to, ile jest subskrypcji, ile jest wyświetleń, jakie są statystyki i tak dalej, i tak dalej. Także no super, 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 że tak doceniacie, bo to jest takie docenienie, myślę, że twórcy tutaj na YouTubie, gdzie może jakąś tam współpracę podjąć i cieszę się z tej współpracy. Ta współpraca jest naprawdę wartościowa, także ja się ogromnie cieszę i dziękuję jeszcze raz serdecznie. Mam do przetestowania kilka produktów, mam też do wąchania kilka produktów. Jeśli chcecie wiedzieć, jaka jest zawartość właśnie tego pudełeczka I Love Box, które do mnie trafiło, to was serdecznie zapraszam na kanał i najprawdopodobniej na 99,9 ten filmik już jest na moim kanale, dlatego że chcę go właśnie wgrać w poniedzieli na kanał, a te vlogi będzie później po tym, będzie chyba jeszcze jeden vlog i dopiero będzie ten, także ja tak troszeczkę sobie w ostatnim czasie udało mi się kilka filmików nagrać, więc fajnie, bo gdzieś tam troszeczkę będę na bieżąco bardziej niż w ostatnim czasie, więc ja sobie sprzątam tutaj zawartość. Jak w ogóle mam taką jakąś manię, że jak dostanę jakieś przesyłki, to kilka dni, kilka dobrych dni te przesyłki leżą w opakowaniach, które do mnie przyszły. I teraz też znowu chowam sobie do czego? Do właśnie tego, do tego pudełeczka. Tutaj te rzeczy, ale powoli będę je rozkładała i tak w końcu rozłożę w całości. No, więc słuchajcie, tak, filmik nagrany, bardzo się cieszę. Ja teraz idę, bo już ugotowałam zupkę, jeszcze makaron ugotuję. Dzisiaj u nas pomidorowa, wczoraj były pierożki, przedwczoraj były właśnie takie moje ulubione letnie danie, czyli ziemniaczki, filet i sałata ze śmietaną i z cukrem. No ja uwielbiam, na samą myśl po prostu mam gęsią skórkę. To jest naprawdę moje ulubione danie, jeśli chodzi o lato. Można to zrobić z jajkiem sadzonym, ale ja powiem wam, że od dłuższego czasu mam jakiś taki nie tyle co wstręt do jajka, bo gdzieś tam jajko się znajduje w mojej diecie, ale no jakoś tak mi nie wchodzi, powiem wam. Naprawdę jajecznicę to ja nie jadłam wieki. Jajko sadzone to jakiś czas temu jadłam. Na pewno u rodziców raz i raz robiłam też tutaj u mnie, ale no jajecznicę to nie jadłam naprawdę miesiąc. Po prostu miesiące nie mam ochoty w ogóle na jajka. Ale wiadomo, panieruję kotlety, no to gdzieś tam to jajko się pojawia, no ale sama, żebym miała wybrać to jajecznicę, to nie, nie, nie bardzo. Jakoś tak nie. Jakoś mi zbrzydły te jajka, nie wiem. No więc słuchajcie, filmik nagrany, obiad praktycznie zrobiony, dom prawie posprzątany, chociaż zostawiłam sobie łazienkę i się zastanawiam, czy ja tą łazienkę dzisiaj zrobię, bo słuchajcie, pojawiły się już ogórki, już pierwszą partię. Dwa dni temu moja mama zrobiła ogórasów, a dziś będę robiła ja z tego, co pozrywam. I na pewno zrobię sobie kiszonki i nie wiem, czy nie zrobię sobie jakąś jeszcze sałatkę dzisiaj z tej porcji. Zobaczymy, ile tych ogórków będzie, bo na pewno chcę sobie robić tą sałatkę z curry, która jest wyśmienita. I tak właśnie w ogóle jedna z was mi przysłała ostatnio, że od lat robi sobie... Jeszcze z śniegu chcesz sypać? Śniegu chce sypać chłopak, słuchajcie, w lato. Że poczekajcie, że ode mnie robi... Co Ignasiu? Że ode mnie robi tą... Jaki śnieg, Ignasiu? Ten kofir waleł. A ja chyba wyrzuciłam. Nie ja! To zaraz ci wyciągnę, poczekaj. Że robi ode mnie tą sałatkę i ja bym w świecie była przekonana, że to było z kurkumą, a mama mówiła mi, że to była z curry. Że ona robiła z curry, ale mi się wydaje, że to była kurkuma. Słuchajcie, i teraz nie wiem, bo... Mama. Słucham. Mama, pas. Ja bym lepiej jeśli cię to daje mi lekkie mlecze tej maty. Jeszcze więcej? Tak. I co będziesz robił?
Lasimy chogodillom. Aha. 7 dni, kurde, gdzie ja to, słuchajcie, mam? Wysłała mi zdjęcie, screen z mojego kanału, takiego, wiecie, kiedyś robiłam takie tam przepisy i takie różne pierdołki. Takie różne pierdółki i dałabym sobie głowę uciąć, że to naprawdę była kurkuma. O, jest cicho, słuchajcie. Sałatka z ogórków i kurkumy, no. To co ta moja mama mówi, że curry? Ja mam napisane, że kurkumą. Muszę napisać do tej dziewczyny, może będzie miała ten przepis. No dobra, słuchajcie, także dzisiaj takie plany ogórkowe, no ja ogarnięta, tak wiecie, może nie do ogórków, ale chciałam wyglądać jakoś do dzisiejszego filmiku. Dawaj, jaką masz moc? Jaką masz moc? Ojej, a no ha, moje suplementy, tak? Właśnie ja zaraz będę, słuchajcie, moje suplementy zażywała, czyli kolagen. Tutaj mama, ja D3 i K2 to u mnie codzienność, więc to zawsze, mama, zawsze. Mama, godzilla to wypiję. Dobra, kurkuma i piperyna i mam tutaj imbir i ostropest plamisty. To są rzeczy, które ja teraz biorę codziennie. I jeszcze, słuchajcie, właśnie muszę sobie poczytać o tych rzeczach na włosy, bo powiem wam, że naprawdę mam... Taką moc dostałeś, że naprawdę mam taki napięty... Paka, no, godzilli mos. Pokazuj. Taki mam napięty czas, w ogóle ten tydzień, który będzie teraz w poniedzieli, to po prostu, powiem wam, że jedno wielkie, mam tyle do robienia, że przed samym wyjazdem, że naprawdę nie wiem, kiedy ja się wyrobię. Jeszcze w międzyczasie chcę wam filmiki poprzerabiać, żeby właśnie dać na kanał, sobie już zaplanować, żeby one były i się wgrywały, znaczy były wgrane i tylko się uruchomiały tam, kiedy zaplanowałam. No jeszcze raz wam pokażę tego mojego tfu pieniążka, mam nadzieję, że moje pieniążki będą nam tak rosły jak liście na tym kwiatuszku. Muszę go podać, bo będę miała lepiej i lepiej na tym. Mocy będziesz miała więcej, będziesz miał? Godzillą. Dobrze. No więc idę zażyć moje suplementy, bo zaczęłam, słuchajcie, no jesteś, cały czas ciebie tu widać. Słuchajcie, bo zaczęłam znowu pić piołun. Poczekajcie, poczytajcie sobie o właściwościach piołunu. No i słuchajcie, właśnie piję piołun ze względu na układ trawienny. Także jak ktoś jest zainteresowany, sobie przeczytajcie. No to nie jest najsmaczniejsze, więc wręcz powiedziałabym, że to jest najbardziej i najmocniej gorzka rzecz, jaką kiedykolwiek miałam w ustach, ale słuchajcie, da się. Ja pamiętam w tamtym roku, jak pierwszy łyk wzięłam tego. Naprawdę modliłam się przy drugim, żeby drugi łyk wziąć tego, bo to jest okropne, ohydne, wstrętne, ble i po prostu ale da się, słuchajcie, teraz już normalnie, tak, gul gul. A ja godzilla się tego... A mama ci musi nalać, bo ty już wypiłeś. Mam nalej i godzilla będzie miała lepiej z tej mapy. Więcej mocy? Tak. Ja, więc słuchajcie, da się, teraz już, tak wiecie, najgorszy jest ten posmak, który zostaje po na języku i w ogóle, więc ja sobie wypukuję buzię, ale samo przełknięcie to powiem wam, że teraz już idzie, więc jeśli któraś z was sobie myślała o nie, to da się spokojnie i ja polecam. Na razie, słuchajcie, jest więcej pustych słoików niż ogórków, bo powiem wam, że tak, zrobiłam sobie ten jeden małosolny. Mamuszka mi pokazała, to mój pierwszy w ogóle, i dwa kiszone
i dwie sałatki, bo mama moja miała jeszcze wodę, więc od razu wsadziłam. No i będziemy chyba zbierać w niedzielę, bo było pełno takich, wiecie, takich, albo takich troszkę większych, ale jeszcze cieniutkich, więc poczekamy i w niedzielę zbierzemy i po prostu w niedzielę będziemy robić. Także kolejny dzień, kolejna produkcja, także będą małosolne, będą kiszone i sałatka z curry. No. Przepisy Wam wszystko popodaję, jak będę robiła, to Wam tutaj napiszę pod spodem, co, jak, no, także. I słuchajcie, moja taka, nie powiem, że przekąska, ale no, zupa przyleciała po flakach, jak to się mówi. To mam tortillę, ser żółty, pomidor i sałata lodowa. No i takie coś sobie przekąszę. No i powiem Wam, że to jest syte. O, ogórki wzywają. Dobra, słuchajcie, my się zbieramy, bo jedziemy do miasta. Chciałam Wam pokazać, co mam na sobie. Kiedyś Wam wspominałam, że jakiś czas tam, że kupiłam sobie... Co? Że sobie kupiłam body w lumpeksie. Właśnie to są one. Jedyny mankament, jakie mają, to to, że ramionczka idą... tak, o. Wiecie. O tak, powiedzmy. I moje ramionczka z biustonosza wychodzą. Oczywiście mogłabym mieć biustonosz odpinany, ale nie mam żadnego. Wszystkie mam, wiecie, na stałe z ramionczkami. No więc tak, takie body. Do tego mam jeansy. Jeansy są z Lizard, stare. Już kupiłam je dawno i są bardzo, bardzo fajne. Miały fajniejszą dziurę, znaczy zakrytą, ale no palucha. Jak wsadzałam nogę, to zawsze trafiałam paluchem. I słuchajcie, mój nowy nabytek, czyli butki. Butki, o których Wam mówiłam właśnie ostatnio. Są już chodzone, więc o właśnie, Reebok, miałam ściętą tutaj podeszwę trochę, w sumie tak trochę symetrycznie, bo tutaj też mają ścięte, no i dla mnie one, wiecie, no to nie są Air Maxy, wiadomo, ale takie są bardzo, jakby to powiedzieć, delikatne, niedelikatne, a mi brakuje słów naprawdę. Czy ja mam problemy z pamięcią? Czy ja już powinnam iść do lekarza z tym? Czy jeszcze nie? W każdym razie są zgrabne, o! Także zgrabnie wyglądają na nodze, bardzo, bardzo mi się podobają. Naprawdę jestem... O, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Jak ja zobaczyłam, to od razu... tak... Tak. Było, także powiem Wam, że jestem mega zadowolona. 38,5 od nie wiem ilu lat widzę pierwszy raz u siebie 38,5. Ha! Widzicie to? Widzicie to? No zawsze 39-40 nie schodziło. Tak, i na wierzch myślałam, że żeby ubrać ramoneskę, i chyba tak też uczynię, że tak zrobię. O! Tak, wiecie, pogoda jest dziwna. Byłyśmy na działce i na działce było mi, w pewnym momencie miałam bluzę gorąco i byłam na ramionczkach. Później było mi chłodno. Czy ja się pokażę tutaj w całości dzisiaj, czy będę stękała tutaj jak nie wiem co. No i tak to wygląda, słuchajcie. No po prostu te buty skradły dzisiejszą stylizację. Dobra, wiem, niektórzy powiedzą, że body, bo mają taki odważny tutaj dekolt, no ale dla mnie te buty wygrywają. Piękne są, no i kosztują, wiecie, połowę Air Maxów. No i mój plecaczek, także o, jestem gotowa. No. Jedziemy do miasta, muszę kupić sobie kilka rzeczy ze spożywki, ale też bardzo mam ochotę na loda, słuchajcie. Nie jest jakoś tak bardzo ciepło i w ogóle, ale ja mam taką ochotę na loda, takiego mam pypcia dzisiaj, że no muszę jechać, muszę zeżryć dwie gałki, bo po prostu muszę, bo się uduszę, wiecie o co chodzi, nie? No, w sumie jestem dosyć jeszcze, trochę zostało do okresu i nie wiem skąd ten takie pożądanie, jeśli chodzi o lody, no ale jak mi się chce, no to jadę, nie? A ramoneskę w ogóle mam z Sinsaya, ale to też kupione.
3 lata temu, 2 lata chyba temu. No więc ja jestem gotowa. Słuchajcie, ktoś się mnie ostatnio pytał o moją wagę. Ja teraz ważę tak 59,5 metr 65, 7 nawet. Ostatnio, jak byłam ostatni raz zmierzona, to właśnie 1,67 m pani mi powiedziała, że mam, więc nie wiem, czy urosłam, czy co. Noga mi zmalała, słuchajcie, tak jakby tutaj urosłam. Nie wiem, nie śmieję się z tą nogą, bo to wiadomo, rozmiar rozmiarowi nierówny. Ja mam takie 39,40, no trzeba się z tym pogodzić. Więc słuchajcie, tak to wygląda, także... Uno momento, moi drodzy. Nałożę mój ulubiony duet ostatnio, czyli szminka matowa chyba, soft matte, nie, matte and soft lips z, chciałam powiedzieć Biedronki, z Belle, ale dostępna w Biedronce, w kolorze, słuchajcie, 01 Spicy Ginger. I jak ona delikatnie zacznie przysychać, to daję tą z Eveline z tej serii Varieté w kolorku 02. Sugar Nude! Także... No, jeszcze chwilkę powinnam poczekać, bo tak sobie czekam, aż mi zastygnie, ale... No i taki... Jestem troszkę chyba prześwietlona teraz, także poczekajcie, zaraz będzie ok. O, widzicie? No, także zwarta i gotowa, jadę, pędzę jeszcze po moją mamuśkę i jedziemy razem, także tyle. A więc nastała fala upałów. Tak, o, to jest mozazaur, tak? Tak, a to kugudira. Kto? To kugudira. Kugudira? Kugudira. Nie wiem, kto to jest. No, lupte, do jedzenia. Kukurydza! Tak. A żółte do jedzenia. Super, jakże mamie wytłumaczyłeś. Także my pędzimy na działkę. Bocian. Bocian? Tak. Mhm. Pędzimy na działkę do dziadka. Ej, a traktora? Nie, traktora nie bierzemy, chodź. Do dziadka Romana. I to już tam poszedł, bo ma zadanie do wykonania. A my powoli sobie idziemy. Jest w ogóle wtorek. No nie tam, gdzie Pędzówka tam na wtorku. Tatuś nie pojechał tamy. Nie pojechał tędy tatuś, a którędy pojechał? Tam. My tędy idziemy, chodź. Czemu tamdy? Przed naszym wyjazdem, tak? Przed naszym wyjazdem mam pracy. Dużo, dużo ogólnie pracy i różnych zajęć, obowiązków, także u mnie tak bardzo, bardzo, bardzo aktywnie napięty grafik, jak baranie jaja, jak to się mówi. I co? I już mam wtorek za sobą. Jeden z takich bardziej pracowitych dni, jeszcze czwartek, no i jeszcze takie domowe rzeczy, już pranie sobie, tak wiecie, wstępnie piorę te długie rzeczy, bo teraz ma być ciepło, więc długich rzeczy potrzebować nie będę, ale właśnie i piorę sobie takie te długie różne rzeczy, no i jeszcze krótkie, wiecie, na bieżąco to, co się używa. Czemu nie mówiłam? Tak. Bo to powinien chłopczyk mi powiedzieć, wiesz? No, no tak, tak kultura nakazuje. No i słuchajcie, właśnie buty poprałam, te, które gdzieś tam będziemy zabierać. Pogoda ma być, nie wiem jaka. Niby ma być 20, 21, 22 stopnie, więc wiecie, ani zimno, ani ciepło, więc trzeba będzie mieć różne rzeczy do ubrania. Także ja powiem wam, że nie odczuwałam temperatury, bo do 16 byłam z klimą, więc luzik, ale... Praży, daje, daje. Więc już jest po 17, a daje. Można było dzisiaj się zjarać normalnie na skwarku. No, ale idziemy sobie. Ja idę się odpocząć. Powiem wam chwilkę. No wiadomo, że praca zawsze jakaś tam znajdzie się na działce, ale raczej idę w takich rekreacyjnych.
z kuchni, bo przygotowuję sobie ogórki do tej sałatki z curry. Przepis Wam podam, bo mam przepis spisany dokładnie, bo tam się dodaje na pewno ocet, na pewno cukier, curry, ale jestem zła, mam takie ogórki. No nie, ani nie, niektóre są takie średnie, ani nie grube, a jakieś takie mocno grube, a mają już w środku pestki, także odpadają takie, takie ogórasy niestety. Także będę miała dużo tutaj do wyrzucenia. Nie lubię bardzo, ale to bardzo nie lubię ogórków z, w środku z pestkami, więc odpada. A dostałyśmy te ogóreczki od mojej mamy znajomej, więc wiecie, nie ma co wybrzydzać. Wiadomo, no ale też nie będę robiła czegoś, co gdzieś tam nie będzie podchodziło. No i właśnie te ogórki, ja my ze skórką robimy, także powiem Wam, że super, bo nie trzeba się tutaj dużo przy tym nakombinować. No i resztę chyba dam do kiszenia, albo zrobię mało solne, bo już pierwszą partię zjedliśmy. No i słuchajcie, powiem Wam, że mam... W ogóle żyję dzień do przodu. Wydaje mi się, że jutro już jest piątek i jadę jutro z babcią do miasta, bo ona emeryturę i tak dalej, bo później następnego tygodnia nas nie ma, no to nie będzie babcia miała jak jechać. Także jeszcze w piątek jadę z nią, dzisiaj przyjdę, o 15 mam czas, przyjdę, to to co? To zafarbuję sobie włosy i tatę muszę obciąć mojego. Odeszło mi robienie mamy stóp, bo okazało się, że jej pani od paznokci ma czas i miejsce, bo tam mi się zwolniło akurat, więc spoko, zawsze jedno mniej. Już powoli zaczynam pakować rzeczy już Ignasia. W tym roku robię takie, wiecie, komplety, spodenki, bluzeczka do tego i tyle. I tak robię Aleksowi, i tak robię, zrobię sobie, i tak właśnie robię Ignasiowi, żeby, wiecie, fajnie mieć wszystko w walizce posegregowane. No i już wielkimi krokami zbliża się wyjazd nas. Odczuwam, powiem Wam, lekki stres. Ja w nieznane nie lubię jeździć. Ja tak mam przez moją nerwicę, że właśnie jak mam takie wyjazdy gdzieś w nieznane, to mnie to mega, mega stresuje. Wiadomo, jeszcze trasa i tak dalej. Jedziemy bliżej na pewno niż w tamtym roku, więc całe szczęście, że będzie krótsza trasa. No aczkolwiek no też trzeba jechać, tak? 5-6 godzin na pewno. No ale wyjeżdżamy, słuchajcie, już w nocy. Tak teraz w tym roku postanowiliśmy, że wyjeżdżamy w nocy o 4 nad ranem, bo na pewno ominiemy część korków, jakichś takich o rzeczy i nocą się podobno spokojniej jeździ. Znaczy no nad ranem, no to nie jest noc, wiadomo, ale tak postanowiliśmy właśnie. Jeszcze muszę zrobić zakupy na pewno, bo my mamy domek, no i mamy tam kuchnię wyposażoną, więc wiecie, jakieś tam, jakąś ściereczkę, jakiś płyn do naczyń, jakieś worki na śmieci, takie rzeczy pewnie są pojedyncze, ale a resztę trzeba sobie do, no, przywieźć samemu, więc na pewno trzeba będę z babcią w piątek to podjadę sobie. Właśnie kupiłam sobie też wczoraj, ale to u nas w sklepie takie woreczki z Ani Zaradnej z suwaczkami i będę sobie właśnie czy lekarstwa, czy jakieś tam moje kosmetyki drobne, wiecie, tutaj do makijażu, tutaj jakieś tam jeszcze i sobie będę chowała w takie, co ja chciałam tu, takie woreczki. Pogadać się jest po prostu żarzliwa. Ciekawe, jak widzicie, przyszły tydzień patrzę na trzech różnych stronach i może powiedzieć, że pogoda różna, waha się od 19 do nawet 25-6 stopni, w zależności tam od dnia, no niby tam gdzieś ma nie być jakoś deszczowo, ale no też ta temperatura 20-21 stopni to też nie jest jakiś szał, no, ale już nic nie zrobimy. Tak naprawdę miejmy nadzieję, że jakoś tam w miarę będzie pogodnie, no i że będziemy mogli na plażę się wybrać. Chociaż dzień czy dwa. W tamtym roku mieliśmy przebanieczną pogodę, naprawdę. No, byliśmy w terminie od 10, nam się tak udało, no pogoda była przepiękna. Dzień wcześniej było brzydko i później jakoś jak wyjechaliśmy, to też tam już się zbliżały takie gorsze pogody. Także powiem Wam, że mieliśmy naprawdę... Szczęście, bo mam, słuchajcie,
słoików pełno. Babcia mi podawała, bo moje już się, słuchajcie, skończyły. Trochę przyświecę się. Więc tak. Trochę do babci nie ma nadanie, a tu na ogóreczki to będzie to. No, a tutaj na sałatkę. Ja robię w takich słoikach. O. Więc zbieram się też. Sorka za hałasy. Słuchajcie, robota pełną parę przed samym wyjazdem. No ale co się poradzi, nie? Jak się ma działkę, to się... Parówkę zimną chcesz? Tak. A mama ma kiełbaskę dla ciebie, będę ci robiła, grzała zaraz. Parówkę. Tu się w ogóle na dno właśnie mama, daje plaster cytryny. Ja nie wiem, Ignacy, zaraz sprawdzi mama, czy jest parówa. Plaster cebuli. Co ja powiedziałam? Ale plaster cebuli. Także plaster cebuli i później wsypuje się ogórki. Gorczycę się daje, na wierzch się daje listek selera. I później się zalewa tą zalewą. Zalewy się do wrzątku doprowadza. Zalewa się i później jeszcze się gotuje od momentu bulgotania 7 minut. To tyle Wam mogę powiedzieć. Chciałabym Wam to napisać wszystko w opisie, ale nic nie obiecuję, bo ja tego vloga będę właśnie, bo jednego mam jeszcze na kanale, to Wam wgram chyba w piątek. No, a tego w, nie wiem, czy w niedzielę. No, to ja już będę na wakacjach, więc ja sobie go muszę ogarnąć i co? No i wgrać Wam, zaplanować po prostu na YouTubie. Fajnie, że jest taka możliwość. Naprawdę to jest super ułatwienie i pomoc. No i tak się ułożą te ogórasy niekiedy, że się zrobi takie wolne pole. No i... Nie chcą wejść. O, awaria jest, awaria, słuchajcie. No, także... No, więc fajna sprawa, takie naprawdę ułatwienie, można coś tam sobie powgrywać, mieć już na kanale i wgrywać Wam, więc no, później będę nagrywała, będzie mnie pewnie więcej na Instagramie niż na YouTubie, jak będziemy na wakacjach, miejmy nadzieję, że szczęśliwie dojedziemy, także na pewno będziecie ci moje tutaj, moi ludzie, którzy są ze mną od lat, obserwują mnie, czy też nie od lat, ale obserwują mnie, lubią, na pewno życzą mi jak najlepiej, więc no, trzymajcie kciuki, na pewno będziecie trzymać kciuki za szczęśliwą podróż. No i na pewno, tak jak mówię, będzie mniej więcej na Instagramie jakieś tam relacji niż tutaj. No tutaj to już w ogóle mnie nie będzie pewnie przez ten czas, dopiero jak wrócę, to coś tam Wam nagram. Zobaczę w ogóle, wiecie, to jest tak, że ja sobie mogę mówić, a różnie wyjść może. Planuję, ale no. Wiecie. Dobra, no muszę do tego słoika jeszcze dorobić trochę ogórków, no bo szkoda słoja. Szkoda ogórków, ale jestem, powiem Wam, nie wiem czy to pogody, ale jestem tak rozkojarzona, że tak jeprzę za przeproszeniem czasami, że sama po prostu nie ogarniam. Więc no. No, tutaj trochę brakuje, dlatego też sobie dokroję. Więc słuchajcie, praca w... Ten, kto robi w słoiki, ten wie, kto ma działkę, ten wie, że nie ma to tamto. Codziennie musimy teraz podlewać znowu, no bo susza. Że dzisiaj też wieczorkiem idziemy, ale to już samym wieczorem, bo no bo żeby nie popalić absolutnie. No i słuchajcie, wyszły mi 2, 4, 5, 6 słoików. Całkiem sympatycznie. Już mam chyba z 8 tej sałatki. I trochę mam i mam, czekajcie, 2, 4, 6, 7. Tutaj nawet stoją. 7, 8, 9, 10, 11, ale te 4 stoją na boku tam, o właśnie, z drugiej strony, bo tak jakby coś mi z nich leciało, znaczy coś, no ta woda, nie, ale zobaczę, czy, bo jeszcze próbowałam podokręcać, tak wiecie, mocniej, więc zobaczymy, może
Dokręciłam mocniej, będzie ok, jak nie, to będą jako małosolne. A!